Pewnieście nie czytali, ale jak czytaliście, to chwała Bogu, a jak nie czytaliście, to przeczytajcie. Papież Franciszek napisał w tym roku orędzie na Wielki Post. Czyli zadał nam do refleksji pewne wydarzenie biblijne. I tym wydarzeniem biblijnym jest wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Nie? Był moment, kiedy Izrael był w niewoli w Egipcie. Na pewnoście się o tym uczyli na lekcjach religii. I z tej niewoli Bóg wyprowadził Izraela do Ziemi Świętej. Szli przez pustynię. I na tej pustyni raz po raz się buntowali i mówili: wracamy do Egiptu. Papież, jak medytuje nad tym wydarzeniem, to mówi tak: dramatem jest to, że Żydzi nie prosili o wyzwolenie. To wydarzenie zaczyna się tak, że Bóg się objawia Mojżeszowi pod Synajem i mówi tak: długo się już napatrzyłem i nasłuchałem o niewoli mojego ludu w Egipcie, więc wstąpiłem, żeby ich wyprowadzić. To Bóg widzi, to Bóg słyszy, ale Izrael nie widzi i nie słyszy i nie prosi. I papież mówi tak: okradziono ich z nadziei. Mają przekonanie, że lepiej jest im żyć w Egipcie pod Faraonem, niż wyjść z tej niewoli i stworzyć naród, stworzyć społeczeństwo wolnych ludzi, którzy potrafią się nawzajem kochać, szanować w wolności. To jest oferta, którą dostali. Ale oni idą przez pustynię i cały czas myślą: a może jednak do Egiptu z powrotem? Tam przynajmniej była cebula, tam było co jeść, a tu na tej pustyni nic nie ma. Papież mówi: zostali okradzeni z nadziei. Wiecie, jak długo szli? 40 lat. Ale Księga Powtórzonego Prawa mówi, że 38 lat, tyle ile ten człowiek cierpi na paraliż. 38 lat upłynęło, żeby umarli na pustyni ci, którzy 10 razy odrzucili wyjście. Ci, którzy na pustyni 10 razy powiedzieli Bogu: nie chcemy tej wolności, mamy to w nosie, Egipt jest lepszy. Ci, którzy 10 razy to powiedzieli Bogu, 38 lat umierali. To nie jest przypadek, że ten człowiek jest 38 lat chory. To jest właśnie obraz kogoś, kto nie chce być zdrowy. Już nie wierzy, że może być zdrowy.